Siedzisz sam w domu. Twoi rodzice pojechali świętować swoją 20. rocznicę ślubu. 20 lat razem, a ty masz 16. Nie śpieszyli się zbytnio. Cały pokój jest oświetlany starą żarówką. Za oknem widać padający śnieg, klejący się do latarni i osiadający na drzewach. A właśnie, czas zasłonić żaluzję. Wyłączyłeś snajper elit. Zaczęły cię nudzić ciągłe strzały i zacinający się internet. Przez zamknięte drzwi słyszysz jakieś skrzypienie w przedpokoju. Później otwieranie uchylonych drzwi. To pewnie pies. Mówisz sam do siebie i uruchamiasz internet. Wchodzisz na Quake'a i przeglądasz obrazki. Nagle widzisz obraz przedstawiający widok z okna. Twojego okna. Marszczysz brwi i otwierasz stronę autora. Pojawia się kilka okienek edycji. Przecież to moje konto. W twoim głosie brzmi lekka panika. Sprawdzasz inne obrazki. Jest tam twój pies leżący na twoim łóżku oraz ty, siedzący tyłem do aparatu, przeglądający internet. O kurde. Obracasz głowę. Nikogo za tobą nie ma. Ale pies leży na łóżku. Trochę się uspokajasz. Jednak dla pewności łapiesz za nóż, który obierałeś pomarańcze. Stal w ręku dodaje ci pewności, nawet jeśli to tylko kilka centymetrów. To bardzo ostre kilka centymetrów. Jednak jest coś, co nie daje ci spokoju. Skoro pies jest tutaj, co skrzypiało i otworzyło drzwi w przedpokoju? Idziesz z nożem do kuchni. Bierzesz coś lepszego, tasak do mięsa. Aby wziąć szablę swojego dziadka, musiałbyś iść do jego pokoju na górze. Strach pojawia się w twoich oczach, razem z przypomnieniem sobie o jednej rzeczy. Piwnica. Schodzisz do piwnicy z tasakiem, zapalając po drodze wszystkie światła. Podchodzisz do skrzyni i otwierasz ją. W środku leży ciało twojej koleżanki z klasy, pozbawiona oczu i z zaszytymi ustami. Już się bałem, że zmartwychwstałaś. Śpij spokojnie, kochanie. I więcej mnie nie strasz.